województwie kujawsko-pomorskim rozpoczyna się nowy rozdział współpracy samorządowej, w którym aktywną rolę odegra młodzież. Właśnie konstytuuje się Młodzieżowy Sejmik. Młodzi elekci, członkowie tego gremium, na zaproszenie przewodniczącej sejmiku przyjechali do Wierzbiczan na spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Ja też tak używam. Jest klasa, jest będzie. Przyszedłem do sejmiku młodzieżowego ze względu na to, że moim zdaniem młodzież ma wielki potencjał na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i to, co chcemy zmienić, żeby to wchodziło w nasze życie. Mamy szeroki zakres działań i kontaktu z ludźmi niekoniecznie w naszym wieku, ale też trochę tych starszych, które też mają ciekawe projekty, ciekawe inicjatywy, ale ciężko im się przebić przez tą dorosłość, można to tak rzec. Moje takie trochę. Uważam, że głos młodych ludzi nie jest dostatecznie słyszany, dlatego też bardzo podoba mi się ta inicjatywa, jaką jest Młodzieżowy Sejmik Województwa i uważam, że to jest ta platforma, dzięki której młodzi ludzie będą mogli wyrażać swoje zdanie. No co, drodzy Państwo? Czas zatem wziąć sprawy w swoje ręce, ale najpierw szkolenie. Jak efektywnie pracować w grupie, jak zarządzać grupą, jak współpracować z dorosłym samorządem i sejmikiem i jaki wpływ może mieć młodzież na sprawy województwa? Będziemy się integrować, będziemy badać swoje osobowości i poszukiwać wśród nich tych, którzy potrafią być liderami. Na razie pierwsze, co rzuca się w oczy, to otwartość. Są otwarci na to, żeby poznawać nowe, na to, żeby działać, na to, żeby te działania były skuteczne. Mam na imię Szymon Baumgart, właśnie skończyłem technikum ekonomiczne jako technik ekonomiczny. To, czym cechuje się zawsze młodość, czym cechuje się nastolatek czy dwudziestolatek, to pewne świeże spojrzenie, to otwartość na innowacje, to przełamywanie pewnych tabu, które przyrosły już do tych, którzy od wielu lat może administracją samorządową, w ogóle administracją się zajmują. Ci młodzi ludzie przychodzą, nie wiedzą wszystkiego, nie znają tych wszystkich barier i po prostu robią, działają, zmieniają. Mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy chcą zmieniać świat i to jest chyba najistotniejsze. Chcą robić coś na rzecz drugiego człowieka, na rzecz swoich lokalnych społeczności. Trochę jestem zdziwiona tym, że nie mieli oporów, żeby wyjść na środek, żeby się przedstawić, żeby dokonać autoprezentacji. To są już takie umiejętności i kompetencje, które świadczą o tym, że wybraliśmy najwłaściwszą reprezentację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I ta właśnie reprezentacja 3 tygodnie później spotkała się już na sali obrad, by uroczyście rozpocząć pierwszą sesję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Będzie pozytywnie, ale też będzie adrenalina, będzie gorąco. Myślę, że pierwsza sesja będzie najważniejsza. Chciałbym się zajmować samorządami uczniowskimi i młodzieżowymi radami miast, ponieważ jest to temat mi najbliższy. Jesteśmy bardzo różni, ale mam nadzieję, że w tej różności znajdziemy wspólny cel i dużo wspólnie zrobimy. Spotykamy się dzisiaj na sali sesyjnej, by przeprowadzić obrady inauguracyjnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego pierwszej kadencji. Podczas obrad poznaliśmy prezydium. W drodze tajnego głosowania przewodniczącą Młodzieżowego Sejmiku została 19-letnia Izabela Kożuch. Głównym zamiarem większości członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest chęć po prostu propagowania aktywności samorządowej wśród młodzieży. Życzymy samych trafnych decyzji i trzymamy kciuki za powodzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.